zaczynamy dzisiaj z nowym odcinkiem, troszkę w innej konwencji, odcinek numer 5. Więc ruszamy z kolejną dawką. Na pierwsze pytanie, które dzisiaj odpowiemy, to czy poza kościołem nie ma zbawienia? Powiem tak, ja Pana Boga nie ograniczam kompletnie. Jest zbawienie na pewno. My mamy tę pewność, że w kościele jest pełnia zbawienia, że mamy takie dostępne środki pod tytułem sakrament spowiedzi, sakrament eucharystii. W kościele jest pełnia zbawienia, pełnia środków, dzięki któremu możemy to zbawienie uzyskać. Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium to opisał jako kręgi zbawienia, gdzie w środku jest kościół, a poszczególne kościoły chrześcijańskie, inne religie, niewierzący wreszcie, że też mają szansę otrzymać zbawienie. No ale mówię, no w kościele jest ta pełnia. Trzeba być dobry. Gdy ci smutno, gdy ci źle, do Jezusa przytul się. No właśnie, kolejne pytanie to jak pocieszać ludzi? Przede wszystkim być w tym wszystkim, w tym całym pocieszeniu szczerym. Jeżeli nie wiesz co powiedzieć, nie mów nic, po prostu usiądź przy kimś. Jak potrzebuje chusteczki, to mu tę chusteczkę daj. Możesz kogoś przytulić, możesz powiedzieć mu parę dobrych słów, ale na pewno nie udawaj, bądź autentyczny i po prostu trwaj razem z kimś. No, można przytulić, powiedzieć dobre słowo, pomilczeć, uśmiechnąć się. Empatia to jest bardzo dobre słowo. To znaczy, poczuj się w sytuacji tego drugiego człowieka. Co on musi przeżywać? Co on musi odczuwać w tym momencie? Jeżeli trzeba, popłacz z nim. Ale też mi się tak wydaje czasami, że wystarczy Twoja obecność przy nim. Nawet siedzenie w ciszy, w milczeniu, po prostu bycie obok. To już bardzo, bardzo dużo pomoże. Jak dobrze wiemy, w kościele mamy różne zakony. Na przykład salezjanie, franciszkanie, dominikanie i wiele innych. Stąd kolejne Wasze pytanie. Dlaczego te zakony, różne zakony, między sobą się nie lubią? I czy rzeczywiście tak jest? A jakie to zakony? To pierwsze pytanie. Mi się wydaje, że takich zakonów nie ma. Czasami sobie żartujemy po prostu, że jakiegoś tam zakonu nie lubimy, czy bardziej między sobą rywalizujemy, ale to bardziej takie stereotypy niż prawdziwa jakaś niechęć. To są pewne osoby, które może jakieś czuły jakąś moją złość, może jakiegoś tam współbrata z innego zakonu, ale nie ma, ja nie słyszałem, żeby jakieś zakony się nie lubiły. Przykład chociażby Salezjanów i Michalitów. Jedna rodzina salezjańska przez wiele lat rzeczywiście gdzieś to było jakoś tak na ostrzu noża wiele napięć było. A się okazało od paru ładnych lat już rzeczywiście żyjemy w wielkiej przyjaźni i tu nie ma żadnych problemów. Czemu tak jest? Nie wiem, może jakieś zaszłości historyczne, jeżeli chodzi już tak mówiąc ogólnie o różnych zakonach. Trudno mi powiedzieć. Trzeba pamiętać, że wszyscy gramy do tej samej bramki, zdążamy do tego samego celu i pracujemy w tej samej korporacji, u tego samego pracodawcy. Ostatnie pytanie, które odpowiemy, to czy cieszycie się z wyjazdów z młodzieżą, a szczególnie gdy ktoś z młodych męczy ci bułę? Nie znam takiego słowa jak męczyć buła. Tak, cieszymy się, kiedy możemy jechać na jakąś akcję salezjańską. Ja bardzo lubię jeździć z młodzieżą. W życiu nie spotkałem salezjanina, któremu by ktokolwiek z młodych ludzi męczył bułę, nie? Tak, nie, chyba, że nie rozumiem pytania. Dobra, od początku zacznijmy. Bo to weźcie. Tak, dobra. Tak, bardzo się cieszymy z wyjazdu. Oczywiście, że bardzo się cieszymy z wyjazdu z młodzieżą. W tym odcinku byłoby na tyle. Zachęcamy Was, żebyście pocieszali ludzi, znaleźli swoje sposoby na ich pocieszenie, żebyście zawsze dostrzegali ich potrzeby, żebyście byli otwarci na nich, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu. No i módlcie się też za tych, którzy potrzebują tej naszej modlitwy i potrzebują pocieszenia. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Udostępniajcie, komentujcie i na razie. Pa, Kameruję się. Pozdrawiam wszystkich moich fanów.